Cześć, witajcie. Jestem w Ustjanowej Górnej. Ustjanowa Górna to jest rzut beretem od Uszczyk Dolnych. Jest godzina 13:30. Wybieram się na taką krótką pętlę, znaczy krótką, 36 km. No niby długo nie jest, ale trochę przewyższenie jest 1160 metrów, około 1200 metrów przewyższenie w górę. I co? Trasa jest tak, że tak powiem, od lokalsa ściągnięta, nie miałem czasu się przygotowywać. Tak na szybko tylko się z nią zapoznałem. Śledzę na strawie lokalnego gościa, tutaj jeździ po tych terenach. Po prostu ściągnąłem sobie plik GPX, nie wiem dokładnie co się spodziewać po trasie. Jadę na lekko, tylko z nerką, nie biorę plecaka. Za 3 godziny ma padać deszcz. Mam nadzieję, że mnie nie zleje, a jak zleje, to trudno. Przeważnie biorę plecak i kurtkę przeciwdeszczową, to mnie burza omija. Dzisiaj nie biorę. Mam nadzieję, że mi się po raz kolejny poszczęści. No nic, szkoda czasu. Pędzimy, bo trzeba korzystać, póki nie leje. Dobra, opuściliśmy asfalt. Teraz się wspinamy na szczyt Mały Król. Na tej trasie też jest Holica, ogólnie korona chyba gór uszczyckich, ten Mały Król, Holica, chyba Laworta też się zalicza do korony gór uszczyckich. Tak, Mały Król, nie pisze ile minut. Muszę oszczędzać trochę baterię, bo jechać większość trasy na eko, bo mam 500, a trochę tutaj przewyższeń jest. Mówię, nie chciało mi się brać drugie plecaka i mam drugą zapasową plecę, baterię i specjalny plecak do wożenia baterii Evoca, ale na taką krótką trasę myślę, że starczy baterii, jak będę trochę oszczędzał. A chciałem też dzisiaj tą traskę zrobić, bo no mówię, za nawet 2 godziny zapowiadają. Mam nadzieję, że ten deszcz trochę się opóźni. A ta trasa po deszczu jest, z tego co tak szybko się zapoznawałem z nią, to też wtedy po deszczu jest trochę miejsce z błota. A ja się nie lubię taplać w błocie. Ja lubię jeździć jak jest suchutko. W cieniu jest ze 27 stopni, a w słońcu to nie wiem ile, ale czuć, że jest gorąco. Dobra, trochę cienia. O. I faktycznie tutaj po deszczu to są takie kolejny błotko wyschnięte. To by było dużo błota pewnie. Na razie jadę taką ścieżką, trasa na Mały Król, jak już wcześniej wspominałem, są fajnie na wszędzie na krzyżówkach drogowskazy, gdzie jechać, także na razie jest fajnie oznaczone, że nawet bez GPX-a nie powinno się zabłądzić. Tak biegnie taką łąką. Dobrze, że jest wykoszone, bo bym tutaj źle było jechać rowerem, jakby była wysoka trawa. Są takie słupki. Też jakiś chyba się tutaj bieg odbywał wcześniej, bo są takie strzałki. A tam jest drogowskaz. Fajnie, na razie jest fajnie oznaczona trasa. No i zaczynają się pojawiać, troszkę już jestem wyżej, jakieś widoczki na prawo. Fajnie, że jest wiatr, bo jest wysoka temperatura i troszkę tak schładza ten wiatr. Ale się trochę obawiam, żeby ten wiatr chmur burzowych nie przygnał szybciej niż zapowiadają. Teraz mi Garmin pokazuje podjazd na czerwono, że jest tu kawałek nachylenia,
Oczywiście kamerka pewnie tutaj wypłaszczy wszystko. No ale na elektryku i na eko fajnie jedzie. Dobra, dotarłem na Mały Król 642. Teraz pewnie trasa będzie prowadziła na Kamienną Lawartę 769 czerwonym szlakiem spacerowym, godzina 30 pieszo. Myślę, że to rowerkiem śmignę szybciej. Tak, i Lawarta też należy do korony Uszczyckich Gór. Nie są to może wysokie góry, ale na rower fajne. Bo nie ma jakichś też takich bardzo hardkorowych podjazdów. Ładne miejsce, taka polanka, fajne widoczki. Pewnie na szerokim kącie nie robi to wrażenia. Nie wziąłem drona. Tak jak już wspominałem wcześniej, samą nerką jadę, ale i tak mocno wieje. Nie wiem, czy mój Mavic Mini by sobie poradził z tym wiatrem. Dobra. Tam już jest taka słaba przejrzystość powietrza. Nie wiem, czy tam nie leje. Nic, śmigamy. Szkoda czasu. Dzięki. Ładny widok. Pewnie na szerokim kącie nie, ale z rana jakby była lepsza przejrzystość powietrza, no to pewnie by było widać najwyższe szczyty w Uszczykach Górnych. Dobrze jadę. Właśnie to jest to, jak się zjeżdża szlakiem trochę szybciej. To jak jest jakieś skrzyżowanie, to się nie ma czasu popatrzeć po znakach, czy w lewo, czy w prawo. Kamienna Lawarta 769, chyba najwyższy punkt na mojej trasie. Holica ma chyba jeszcze 700 z haczkiem. Nie ma wam zakręta. Wyciąg na Lawarcie. Tutaj z boku w lesie kiedyś była trasa rowerowa downhillowa, ale już kilka lat nie dbają o nią i po prostu jest bardzo zaniedbana. Nikt nie jeździ już, ale mają w planach tam robić właśnie trasy nie tylko downhillowe, tylko o różnym stopniu trudności. A ja zamiast uciekać przed chmurą i burzą, sobie granitę piję. Ale nic, co ma być, to będzie. Zleje mnie, to zleje, trudno. Pada. Ale nic, może. Może zaraz przejdzie.
się zrobiło zimno. Zimno! Dałaby się kurtka przeciwdeszczowa. Widać w oddali wyciąg gromadzeń i właśnie na tą górę się będziemy spinać teraz. O, jest kawałek górki. Oczywiście Garmin na czerwono pokazuje podjazd. Nie wiem, czy na eko podjadę. Chyba trzeba będzie rzucić trail. Ale jeszcze pełna bateria, to aż tak nie muszę oszczędzać. Popadało, dalej tak kropi deszczyk, ale plus jest taki, że zrobiło się chłodniej, bo było za gorąco, za parno. Dobrze, że taki przelotny deszcz popadał tylko, bo jakby tutaj dłużej lało, to mnie je wyjechał ze względu na brak trakcji. To jest naprawdę duże nachylenie. Amerykę tego nie odda. Jakby popadało, to tutaj by nawet minionki, opony. Nie wiem, czy sobie dały radę z trakcją. Na tym wyciągu gromadzeń, jak i na laworcie, często jeżdżę zimą na nartach, ale pierwszy raz na gromadzeń podjeżdżam rowerem. Gromadzeń 654. I co? My dalej prosto. Oj. Z tej strony, z prawej strony słońce, z lewej chmury. Ale jedziemy. Nie patrzymy, zleje mnie to zleje. Tam w oddali widać wieżę na Holicy. Pewnie nie będzie widać na szerokim kącie. Na dniach mają ją oddać dla turystów. Prace wykończeniowe trwają. Z tydzień temu tam byłem na biwaku. Może pogoda nie pokrzyżuje planów. Coraz mocniej wieje. Może uda się tam dojechać. Mam nadzieję, że nawigacja mi się nie zawiesi, bo kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Teraz się taką drogą szutrową spinamy na punkt widokowy Żuków, 707 metrów, 60 minut pieszo, rowerkiem jakieś 20, liczę. Żuków 707. Taki widoczek. Fajna tutaj polanka.
fajne miejsce na biwak. Obudzić się w takim miejscu i pić kawkę. Można jest gdzie trochę wypłaszczenia terenu, jest gdzie namiot rozbić. W dole się budzimy, mgły, czubki szczytu wystają. Teraz takich widok, w takich okolicznościach kawa by smakowała. Pięknie. Nie jest najlepsza przejrzystość powietrza, no ale i tak nie ma co narzekać, bo miało lać o tej godzinie. Troszkę parę kropel spadło, 10 minut popadało. Jest dobrze. Trzeba coś się posilić, bo 16:20, a ja tylko dzisiaj śniadanie zjadłem. No i teraz 2,8 km pod górę. Ile mi zostało? 3 kreski z 5. Także baterii powinno starczyć. Jeszcze około 10 km do końca trasy. Chyba że pomylę, zjadę ze szlaku, jak to u mnie często bywa. Z elektrykiem to można podjechać. Kolejna fajna polana z punktem widokowym. Ustjanowa Górna. Tam mam auto, godzina 25 pieszo. Dla grawerowców, szutry klasy premium. Nie, pod spodem jest chyba asfalt. Tutaj niedawno asfalt kładli. A tutaj wcześniej wspomniana wieża na Holicy. Ciekawe, czy już jest oddana do użytku dla turystów, czy nie. Nie, no niestety jeszcze roboty budowlane, ogrodzone, wykończeniowe prace trwają. Ale jak znajdę zdjęcie, to wrzucę tutaj. Kiedyś byłem z dronem, jakie stąd są widoczki. A tutaj co? No, Uszczyki Dolne. Widok. Kolejna taka fajna miejscówka na biwak. Tutaj jakieś 2 tygodnie temu spałem pod namiotem, ale była taka burza, że się chowałem, uciekałem. Tutaj miałem namiot rozbity pod drzewem, uciekałem tam, spałem pod wiatr. A tam fajnie widać w oddali Bieszczady. Tutaj zrobiony stojak dla rowerów, ale moja opona się nie mieści, 2,8. A tutaj Katygłowek spałem, bo się bałem, że mi namiot przymoknie. Taka była ulewa 2 tygodnie temu, tutaj jak biwakowałem. Tutaj taka fajna kuchnia, można biwakować. A tam jest palenisko, ja sobie tam ogień paliłem. Do 22:30 miałem piękną pogodę, fajne widoczki, a później jak naciągnęły chmury, jak się rozlało, to uciekałem z namiotu pod tą wiatę. A tak to w górach jest. Dobra, zjem batona i śmigam do Ustjanowej Górnej. Tam mam auto. I koniec wycieczki. Takie szybkie podsumowanie. Taka fajna trasa rodzinna, taka, żeby się zabrać z dziewczyną, z żoną. Taka
XC, taka, nie enduro, tylko taka łatwa trasa z sztywdziakiem. Nie trzeba mieć fulla, można ogarnąć. Nie ma jakichś trudnych elementów technicznych, tylko jest troszkę podjazdów. Na analogu to pewnie trzeba będzie w niektórych miejscach wypychać, chyba że ktoś trenuje. Naprawdę jeździ zawody cross country, XC, startuje, to może da radę. Ja na analogu bym musiał wypychać, a tutaj całą trasę praktycznie na ECOS przyjechałem, także na elektryka nie są jakieś bardzo strome podjazdy. Holica 762 metry, też jest zaliczana do korony Uszczyckich Gór. No, z tej strony już szlak znam. Wtedy na biwak szedłem to właśnie z tej strony, do tej wiaty. Tutaj na tej polanie spałem. No a dzisiaj poznałem tą drugą część szlaku, tej ścieżki zielonej. O, właśnie tutaj Żuków. No. Także dzisiaj Mały Król, tak, Duży Król, Laworta, Żuków, Tolica, no kilka tych szczytów i takich punktów widokowych na trasie jest, także cieszę się, że pogoda dopisała, bo prognozy były mniej optymistyczne. No nic, trzeba jechać. Oj, co, jakaś mnie mucha atakuje. Jechać na parking do auta i w końcu obiad zjeść jakiś. Jest godzina 17:05, a ja o śniadaniu tylko i dwóch batów. No i teraz taki będzie stromy zjazd do Ustianowej Górnej.